Szanowni Państwo, ponieważ podróżujemy i słuchamy, zatem partnerem dzisiejszego odcinka jest aplikacja BookBeat. Aplikacja, dzięki której można pobrać wiele książek zarówno do samodzielnej, tradycyjnej lektury, jak i do słuchania w formie audiobooków. W opisie niniejszego odcinka znajdziecie specjalny kod, który pobrawszy będziecie mogli wykorzystać do słuchania dowolnych rzeczy przez 30 dni gratis. Dobry szanownym Państwu, w zasadzie mógłbym powiedzieć dobry wieczór, gdyż dzień ma się ku końcowi, ale widzimy się po raz pierwszy. I w dodatku, przede wszystkim będziemy widzieć się jutro. Otóż sytuacja wygląda następująco. Jutro wybieramy się na wycieczkę w stronę Dubrownika. Nie wiemy, czy to będzie sam Dubrownik, czy pojedziemy za Dubrownik. Tego jeszcze nie wiemy. Przede wszystkim chcemy przetestować, o ile to skróciła się droga w tamtą właśnie stronę, kiedy oddano obwodnicę Stonu, kiedy tutaj na Półwyspie mamy nie tylko ten wielki nowy most, ale również most, który właśnie skraca drogę, gdy jedzie się w stronę Dubrownika, czy też w stronę Czarnogóry. Jeszcze w tamtą stronę nie jechaliśmy, no więc pojedziemy. Będziemy oczywiście tęże ekskursję dla Was pokazywać. Ale wrócimy jutro wieczorem. No i mimo, że będziemy na pewno jedli coś w trakcie dnia, to powinienem przygotować jako człowiek odpowiedzialny jedzeniowo za grupę, powinienem przygotować coś, co zjemy. No i grzebiąc zresztą w swojej książce, znalazłem bardzo stary przepis lokalny, który nazywa się chlab na kokosz na dalmatyński naczyń, czyli kura na zimno w sosie kaparowym. Byłem w sklepie, zobaczyłem taką oto piękną kurę, czy też kurczaka, no i trzeba ją przygotować odpowiednio. Będę ją wrzucał do wody gorącej, bo tutaj głównie chodzi o jakość mięsa. Przy okazji zrobi się dość lekka zupa, którą również spożyjemy, ale chodzi o to, żeby jak się wrzuca mięso do gorącej wody, żeby od razu białko się ścięło, żeby soki się zamknęły w środku. Dzięki temu kurczak będzie lepszy. No więc dodajemy poszczególne składniki. Woda za chwilę zacznie wrzeć. Dodajemy liście laurowe, 3, moje własne, kawałek rozmarynu, powiedzmy tyle, jedna gałązka, to jest rzecz konieczna. Pieprz czarny w ziarnach, sporo. Coś, co tutaj jest prawdziwym rarytasem. Tak, wyobraźcie sobie, że ziele angielskie jest tu używane niezwykle rzadko. Owszem, kupiłem je w sklepie, ale nie jest to artykuł pierwszej potrzeby. Nazywa się jamański pieprz, to tutaj, jamański papar. No więc jamański papar do środka. Jarzyny, jak do rosołu, choć to jest miejscowy przepis, więc nieco się to różni. Po pierwsze, pietruszka, ale tej użyję wyłącznie łodyżek, gdyż to będzie potrzebne do sosu. Od razu odkładam dalej i teraz to się w środku znajduje. Kolejne rzeczy będące zielonymi liśćmi. Coś, co tutaj jest traktowane tak samo jak natka pietruszki i normalnie w sklepie w takim plastikowym pudełku spoczywa, to jest nać selera korzeniowego. U nas często lekceważona, doskonała, gdy chodzi o smak wywarów. No i jarzyny, no to już jest klasyka. Por, oczywiście oczyszczony, tak by nie było w środku piachu, nacięty. Marchewka,
kawałek selera korzeniowego, to się niczym u nas nie różni. Cebula obrana tylko z tych wierzchnich, brudnych łupinek, reszta czystych łupinek będzie potrzebna dla smaku, ale żeby smak był jeszcze lepszy, to wezmę ją, przetnę na pół, wtedy odda też swoje wnętrze. Papryka, tu się dodaje do takich wywarów paprykę. Wystarczy ją naciąć, wystarczy podejść w miejsce, gdzie można to zrobić tak, by się potem pestki w tym wywarze nie plątały. Papryka czerwona. Pomidor, tak, też dodaję do wywaru pomidora. Strasznie twardy kolega, ale się będzie gotował. Naciąłem go w ten sposób. No i teraz, jeszcze nie zdążyliśmy kupić normalnej, sypkiej soli, no ale to jest coś delikatosowego, mianowicie kwiat solny. O, rozsypałem, taki delikates, nic to. Odrobinka kłótni nie będzie, mam nadzieję. Bo wiecie, co się dzieje, jak się sól rozsypie. No i teraz to się musi zagotować. Jak będzie wrzące, to dodam kurę, a wcześniej potraktuję ją solą. Wydaje się bardzo dużo, ale to jest na całą kurę. Nacieram solą. I za chwilę ciąg dalszy. Jarzyny pachną uwodzicielsko, więc wywar powinien się gotować. Gotuje się. I właśnie teraz wkładamy kurę. Sprawdzę, no przede wszystkim, wy też to zobaczycie, czy cokolwiek jeszcze w głowie zostało, jeśli chodzi o proporcje fizyczne, prawo Archimedesa. Z fizyki nie byłem dobry. Wiem, że ciało w kąpieli i tak dalej, to ciało w kąpieli, mam nadzieję, nie wyprze tak płynu, żeby on się wylał. Nie. Jest idealmente. Dobra. To zostawiamy. Niech sobie pyrcy, chociaż trochę bardziej brutalnie też się może gotować, jak powiedziałem. To nie jest rosół. Będzie wywar przy okazji. Ale głównie skupiamy się na jakości mięsa. Teraz sos, który przygotowuje się zawczasu, a potem obraną ze skóry kurę pokrojoną tym sosem zalewa i marynuje. No ale to potem. Najpierw sos. Siekanie będzie za chwilę wieloskładnikowe i wielopoziomowe. Zaczynamy od octu. Ocet winny, domowy, tutejszy. Bardzo intensywny. Ocet z czerwonego wina. Tyle octu, no i klasyka, jak przy winegrecie. Teraz trochę soli i rozpuszczamy. Soli trochę, gdyż będzie tu jeszcze jeden dość słony element. Wiele razy podpowiadałem, co stąd przywieźć. No wiadomo, jak to z południowych krajów. Oliwa, wino, ale ocet jest również wspaniałym suwenirem. Nie ze sklepu, od gospodarza. Oni mają te octowe grzybki, mają wino i fermentacja octowa sprawia, że mają na podorędziu coś o doskonałym smaku i aromacie. No a teraz już robimy emulsję, czyli wlewamy stopniowo oliwę. Tej oliwy oczywiście dużo więcej niż octu i wszystko się powinno połączyć. Pamiętajcie, że tego sosu będzie sporo, ma w nim być zamarynowany spory kurek. Mamy piękną, jednorodną, gładką emulsję. No wsadzę w to palucha i tak ja to będę jadł. Ale dobre, to już jest dobre, a będzie jeszcze lepsze. Teraz składniki, które muszą być przesiekane. Kolejność siekania jest dowolna. Mam tutaj kawałek białej cebuli, kapary z zalewy oraz solone sardele. No i jeszcze potrzebna jest matka pietruszki. I trzeba to wszystko posiekać. Dobra. I dodać tutaj, no więc powiedzmy, że zaczynam od cebuli. Bardzo drobniutko.
ta cebula się zmaceruje, więc nie będzie tak dotkliwie ostra. Zresztą tutejsza cebula w ogóle jest niezwykle słodka i dobra. No to teraz... inczuni, czyli anchoa, czyli sardele. Również bardzo małe kawałeczki. Solone sardele, kiedyś jedzenie biednych, dzisiaj delikates. No tak to się zmienia. Ostrygi też kiedyś były jedzeniem biedaków, ale w niczym to nie zmieniło smaku sardeli. One są po prostu cudowne. Dodatek do różnych sosów, kilka filecików, byle nie za dużo wrzuconych do sosu pomidorowego, do makaronu. Ekstra rzeczy. Kapary. Jak widzicie, to nie są te takie ogromne hiszpańskie kapary, to są miejscowe kapary, które troszeczkę przesiekam. Z zalewy octowej, choć zdarzają się również solone, wtedy trzeba byłoby je opłukać pod bieżącą wodą. One mają to do siebie, że uciekają spod noża. Mam nadzieję, że nie uciekną, a przynajmniej nie wszystkie. Niemal identyczny sos po drugiej stronie Adriatyku, czyli w północnych Włoszech, zwłaszcza w rejonie Wenecji, obu Wenecji, bo jest Wenecja Euganejska i Friuli Wenecja Giulia, to jest również przysmak. Nazywany jest salsa verde i też jest używany do gotowanych mięs, tylko że tam bardzo często gotuje się wołowinę, taką przerośniętą, na przykład pręgę, i z takowym sosem podaje. W ogóle spróbujcie takowego sosu, a w tym wypadku najlepiej do porządnej, najlepiej wolnowybiegowej kury. I ostatnia rzecz, którą muszę posiekać, zanim to wszystko wymieszam, to natka pietruszki. No tym wam nie muszę głowy zawracać, bo obiorę listki, odłożę łodyżki, dodam je jeszcze do wywaru, to co zostało, a cała reszta również drobniutko. Aż mam za przeproszeniem pełną gębę śliny, no bo to pachnie świetnie, tamto też. Ale na finalny efekt musimy jeszcze chwilę poczekać. Teraz finalny efekt sosu. On się będzie tutaj przegryzał i czekał na ugotowane mięso. Kurczak sobie pyrkał przez półtorej godziny. Wyjąłem go z wywaru, przestudziłem. Kiedy był jeszcze ciepławy, obrałem ze skóry. No i tak, mamy dwie piersi wykrojone. To są już raczej strzępy z nóżek, ale to jest dobre. Zresztą on jest w ogóle bardzo ładny, gdyż ma piękny kolor, nie jest tak przerażająco biały. No i te piersi trzeba teraz pokroić w paski. Jak widzicie, tutaj obok mamy też już przelany wywar do mniejszego garnka. To może być baza do zupy. Tutaj warto robić pomidorową. Pomidory są doskonałe, ale można zrobić jakąkolwiek inną, a można i to zjeść razem na przykład z makaronem. To jest bardzo jarzynowe, mniej mięsne, bo pamiętacie, wrzucałem mięso do gotującej się wody. Ugotowany jest idealnie. Podzieliłem się z psem. Ja wiem, psy nie mogą jeść ostrych kości z kurczaka, ale coś tam dla niego było. No i mamy dwa półmiski i teraz mamy sos, który się przegryzł idealnie. I trzeba to po prostu polać sosem i zostawić. Może być zostawione na kilkanaście godzin nawet, szczelnie przykryte w lodówce. Moi drodzy, to będzie rzecz jak znalazłem. Jak wrócimy, to z przyjemnością wielką spożyjemy. Chladna kokosz na dalmatyński naczyń. Naprawdę bardzo stary przepis, który odnalazłem w bardzo starej, miejscowej książce kucharskiej. Dzień dobry Państwu, wyruszyliśmy na wycieczkę. Jesteśmy na obwodnicy Stonu, czyli
fragmencie tej inicjatywy drogowej, która łącznie z mostem niezwykle skraca podróż. W obie strony, zarówno jak jedziemy tutaj z Polski i wracamy, jadąc w stronę Splitu, jak i jadąc właśnie tak jak my teraz, w stronę Dubrownika. A propos Dubrownika, miejscowi mówili nam wczoraj, jak chcecie zwiedzić miasto, to powinniście wyjechać o 5 rano. No ale o 5 rano było jeszcze... Tak było mniej więcej. Jest po 9, bo co jest w tej chwili w Dubrowniku najważniejsze? To jedno hasło. Zdążyć przed kruzerami. No ale jedziemy, jedziemy na południe, zobaczymy jak będzie wyglądała sytuacja. Na razie cieszę się niezwykle owym komfortem drogowym. W tę stronę jeszcze gotową obwodnicą nie jechałem. To nie są dwa pasy, ale to jest droga szeroka i za chwilę będzie taki most, no bo w ogóle omijamy Ston, będzie taki most i wprowadzi nas na zupełnie nową drogę również, która połączy się z dawną jadrańską magistralą. Avanti. I tak oto wjechaliśmy na Jadrankę. Jadrańska magistrala, no jak się chce dojechać do Dubrownika, to nie ma innej drogi na tym odcinku. Ale poza tym jeżdżenie nią to już jest w zasadzie wyłącznie kaprys, bo jest autostrada. Ale kaprys jakże pożądany, bo jest to jedna z najpiękniejszych dróg w Europie. No pamiętam świetnie, jak to jeszcze nie był kaprys, tylko konieczność. I w zasadzie ona wiedzie wzdłuż całego wybrzeża Adriatyku w Chorwacji i czasami nieco zbacza, ale to była kiedyś jedyna droga i pamiętam świetnie, jak się nią trzeba było przedzierać. Człowiek jak dojechał do Splitu, mniej więcej z wysokości Zadaru, to już przestał reagować wzrokowo na piękno, tylko się znoił, trudził w tych zakrętach, mało miejsc do wyprzedzania. Ruch, jedyny również transport kołowy, wielkotowarowy, to było wyzwanie. Teraz zupełnie inna sytuacja. Zapomniałem wam powiedzieć, że na tym odcinku omijającym Ston, poza mostem mniejszym, są jeszcze tunele. Oni tu mają tyle tuneli, że celebracja otwarcia tunelowego przekopu pod Zakopianką, no, wydaje się trochę pompatyczna. Dobra, ja wiem, że tu się łatwiej kopie tunele, bo tu jest twarde podłoże, jest skała. No ale jednak tunelami to my im nie zaimponujemy. Miejscowość Trsteno, leżąca przy samej magistrali. Zatrzymaliśmy się tutaj specjalnie, bowiem przypomniałem sobie, że w Trsteno jest pewnego rodzaju rarytasik o skali ogólnoświatowej. No ale na razie coś, co rzuciło mi się w oczy po tym, gdy zostawiliśmy auto przy tym właśnie pięknym kościółku. Tutaj mianowicie mamy cmentarz, mini cmentarzyk Bogomiłów. Nie wiem, czy pamiętacie, w Bośni pod miejscowością Stolac pokazywałem wam przepiękny cmentarz Bogomiłów. To jest taki ruch religijny wczesno-średniowieczny, podobny nieco do Katarów i Albigensów. Na tym jeszcze dość wyraźnie zachowały się rzeczy, które mówią nam o tym, kim prawdopodobnie był ten człowiek spoczywający pod ową płytą. Mamy mianowicie wyobrażenie mężczyzny z łukiem i mamy jakieś wielkie zwierzę jeleniowate. Tak, pod tym leży myśliwy. Wczesne średniowiecze. Niezwykła sprawa. Przypadek. Trzeba mieć oczy szeroko otwarte. Na horyzoncie pyszni się jedna z wysp archipelagu, wysp Elafickich. To oznacza, że jesteśmy bardzo blisko Dubrownika, gdyż ta następna z Elafitów leży niemal dokładnie
naprzeciw miasta. Ale żeby zrozumieć to, co mam tutaj wokół siebie, musimy cofnąć się do końca wieku XV. W roku 1494 patrycjuszowska dubrownicka rodzina Guczetić zakupuje tutaj ziemię i buduje sobie letnią rezydencję. Chodziło o to, by uciec od wielkomiejskiego zgiełku. Jak widzicie, ucieczki na wieś to nie jest coś, co myśmy wymyślili. To było znane wcześniej. No i stawia w tym miejscu willę w stylu renesansowym, bo XV wiek na tych terenach to jest już renesans pełną gębą. Ta willa niestety w wieku XVII ulega zniszczeniu. Wtedy to straszliwe trzęsienie ziemi nawiedza Dubrownik i okolice. No i potem odbudowują ją w tym stylu. Tak do dzisiaj wygląda. Ale tu nawet nie o tę willę chodzi, lecz o to, co powstało wokół niej. Również chodzi o to, czym był Dubrownik. Ta niezwykła republika, niegdyś część Wenecji, niegdyś wenecki wasal, potem niepodległy byt, republika, która handlowała z całym światem, która miała ogromną flotę. No i na pokładach tejże floty przywożono rośliny. Zatem wokół rezydencji powstaje arboretum, które składa się tylko w 30% z typowych dla tej części świata roślin, czyli śródziemnomorskich. Reszta to wszystkie inne kontynenty. I to tutaj do dzisiaj wszystko jest. Jeśli za początek arboretum przyjmiemy początek całej rezydencji, czyli rok 1494, to śmiałbym zaryzykować tezę, że jest to najstarsze arboretum na świecie. Widzicie ten kanał z wodą. Wybrano to miejsce do osiedlenia się również z powodu źródeł wody i wodę, by to wszystko nawodnić, tę ogromną przestrzeń z roślinami, sprowadzano tutaj akweduktem. To wszystko można zwiedzać, ba, to tak samo jak i sam Dubrownik zagrało w Grze o Tron. Ale poza wszystkim jest to niezwykła atrakcja, jest to no po prostu marzenie dendrologa. 10 euro kosztuje bilet wstępu, jest folderek po polsku, zagłębiamy się w ów gąszcz. Fontanna barokowa, od tamtych czasów nieruszona, ona też zastąpiła wcześniejszą renesansową. No więc po pierwsze kolega Neptun i różne inne postaci, przedziwny stwór kopytny, woda, no i sadzawka. Kręcili tu Grę o Tron, ale zważywszy na to, co mamy tutaj, jeśli ktoś planuje remake Nocy i Dni, to nenufary jak znalazł, tylko biały gang, wystarczy wejść i rwać. Choć mogłyby protestować przeciwko temu żaby, bo ten dźwięk to nie staśmy. Tutaj odbywa się jakiś ważny żabi sejmik. Tyły fontanny wyjaśniają nam obfitość wody. Akwedukt. On jest oryginalny, renesansowy, a to oznacza, że działa od przeszło 500 lat. Pominiecie Krzyżową, ale koniecznie, bo żandarmy tam chycle i łapią desenterów. Trzeba iść prosto przez las na Siedlec, koło Choraszdiowic. Tam jest bardzo porządny żandarm i każdego przez wieś przepuści. Macie przy sobie jakie papiery? Nie mam papierów. Tak sobie tu jeżdżę jadranką i słucham rzeczy nieśmiertelnej, mianowicie przygód dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej, w tłumaczeniu Hulki Laskowskiego, tym pierwotnym. To jest rzecz absolutnie cudowna. Ja wiem, że wszyscy czytali Szwejka, ale tego można słuchać, nie tylko czytać, w nieskończoność. To jest zresztą ten przykład rozdźwięku pomiędzy twórcą a tworzywem. No bo Haszek
no to była dość nikczemna postać, zwłaszcza pod koniec życia. Nie mówię o jego chorobie alkoholowej, ale mówię o tym, że był jednak oficerem politycznym Armii Czerwonej. No jeszcze wtedy nie oficerem, bo na początku Armia Czerwona nie miała stopni. Był politrukiem po prostu. Oczywiście Austro-Węgry w tej książce to jest samo zło, to jest krzywe zwierciadło, ale fraza jest tak absolutnie genialna. To jest tak niezwykle śmieszne i uniwersalne, że bez przerwy coś w tym nowego odkrywam. Czy to jest terytorialnie właściwe? No właściwe, bo akurat czytam tu o Anabasis, to się dzieje w Czechach, ale kiedyś to było jedno państwo. Mówię o Dalmacji, Czechach, Galicji, Austro-Węgry po prostu. No i słuchać tego można zawsze, ale słuchać też można różnych innych rzeczy. Tutaj maleńka uwaga osobista. Na BookBeatie, czyli właśnie tejże aplikacji, z której korzystam, jest już Kafe Muzeum mojego autorstwa. No, przeczytane pewnie niezawodowo, gdyż czytam to ja sam. Nie ma lepszego przyjaciela w podróży niż słuchana dobra lektura. By z nim poszedł do Choradziowic, bo tam ma córkę zamężną, z której mąż też jest dezerterem. Muzykant podpił sobie w Malcinie nie z gorzej. Już 2 miesiące chowa córka swego męża w chlewie, mówił Szwajkowi. Ciebie też schowa i przesiedzicie tam sobie aż do końca wojny. Przed mostem imienia doktora Franjo Tudjmana jest parking przy samej magistrali. I wystarczy na tym parkingu stanąć albo też zwolnić, bo to widać bez zatrzymywania auta. Co widać? No widać, jak wygląda sytuacja w centrum Dubrownika. Spójrzcie, 3 gigantyczne kruzery. One codziennie tutaj przypływają i wypluwają z siebie parę tysięcy ludzi. 3, więc to jest ogromna kumulacja. Maleńkie Stare Miasto, tam w tej chwili jest, jakby to powiedzieli Chorwaci, pakao, czyli piekło. Nie dość, że gorąco, to jeszcze tłum. No więc trzeba tej obserwacji dokonać, albo też słuchać miejscowych, których no nie posłuchaliśmy. Przyjechać tutaj wczesnym rankiem, albo wręcz w ogóle zimą. W tej chwili zwiedzanie Dubrownika to lekki koszmar. No to jest naprawdę, jeśli nie byliście, perełka. To jest jedno z najbardziej zachwycających miejsc na świecie. Ale jak to takie miejsca, płaci ono cenę za własny sukces. Po pierwsze, strasznie drogo. Po drugie, potwornie dużo zwiedzających. Te kruzery to jest kwestia ostatnich lat. One wcześniej tutaj nie wpływały, no ale są. No i co z tym zrobić? No, po prostu są. To my musimy się dostosować. One są większe. Moi drodzy, kiedy minie się główną szosą jadąc Dubrownik, a potem lotnisko Cilipi, wjeżdża się na płaski teren, taką równinę pomiędzy dwoma pasmami górskimi, czyli klasyczną bałkańską formę, tak zwane polie. To jest właśnie region o nazwie Konawle. No i to jest region, który był częścią również Republiki Dubrownickiej. Ale jesteśmy u styku 3 granic dzisiaj, a kiedyś u styku 2 światów. No, mniej więcej tutaj, w tym miejscu, mamy styk granic chorwackiej, czarnogórskiej i bośniackiej. No i to była kiedyś granica 2 światów, mianowicie świata chrześcijańskiego oraz świata od średniowiecza późnego, świata islamskiego, bo zarówno Bośnia, jak i Czarnogóra były częściami Imperium Otomańskiego. No więc granica, no i trzeba było coś postawić. I postawiono tę oto jakże spektakularnie położoną twierdzę. To jest Sokolgrad. Wybudowana na czubku skały,
No, wygląda to mniej więcej z dołu tak, jakby ktoś pod Krakowem na szczycie maczugi Herkulesa wybudował fortyfikację. Największa twierdza w południowej Dalmacji. Częściowo zrekonstruowana, ale tylko częściowo, ponieważ zachowała się w dobrym stanie. Jeśli lubicie w potworny upał wspinać się po schodach wykutych w skale, to jest miejsce dla was. A przy okazji to jest w ogóle miejsce niezwykłe. No i taka drobna uwaga. Nigdy tutaj wcześniej w przódy nie byłem. Człowiek pędzi tą drogą tam w stronę Boki Kotorskiej i nie rozgląda się po bokach. Tymczasem Konawle to jest skarb i to jest w ogóle informacja tycząca się całej Dalmacji. Oczywiście nad morzem jest przecudnie, ale wystarczy troszeczkę zboczyć, by odkryć takie cuda. No, morze jest tam, w tej chwili ono bardzo paruje, jest straszliwy upał. Gdybyśmy tu byli o świcie, to tam zobaczylibyśmy błękit, to tam zobaczylibyśmy Jadran. A ja teraz, tak jak ten rycerz strzegący kresowej granicy, mogę bez lornety, no bo rycerz, mogę bez lornety lornetować całą okolicę. Ciekaw jestem, jak mówiło się lornetować, zanim wynaleziono lornetę. Lustrować, a jak nie było luster, rozglądać się. Oto, to. Twierdza oczywiście była samowystarczalna, czyli było tu na górze wszystko, czego trzeba było do życia obrońcom. Składy prochu i amunicji, kuźnia, kuchnie, żywy inwentarz, zapasy jedzenia i wody, no i w końcu kaplica. Turcy tego nigdy nie zdobyli, zresztą Republika Dubrownicka dość szybko ułożyła się z Imperium Osmańskim. Kiedy zerwała swój alians z Wenecją, poczęła być konkurentem na morzach Wenecji. No i w pewnym momencie Wenecja była nawet większym zagrożeniem dla Dubrownika niżli Osmanowie, którym Dubrownik płacił jakieś tam pieniądze. I to właśnie stąd, o tym już wspominałem parę razy, ale warto to powtórzyć, stąd dostęp do morza w Neum Bośni i Hercegowiny. To jest coś, co oddała Turkom Republika Dubrownicka sama z siebie, żeby nie mieć z Wenecją bezpośredniej granicy. W okolicy działa kilka bardzo dobrych restauracji, ale te cieszące się najlepszą opinią to są restauracje agroturystyki, czyli miejsca, które są w prywatnych domach, w prywatnych posiadłościach i które karmią gości tym, co z gospodarstwa płynie. Tylko że większość tych miejsc działa tak jak we Włoszech, czyli do trzeciej, a potem od siódmej wieczór. My jesteśmy akurat pomiędzy tym periodem czasowym, wszakże jest i taka, która obwieszcza działalność całodniową bez przerwy. Nazywa się ona Kameni Dwori. Ależ piękne miejsce. No ale jak może być inaczej, skoro ta posiadłość, to domostwo sięga swymi korzeniami XVI stulecia. Niektóre ściany mają właśnie tyle lat. W XVI wieku zostały zbudowane i są od samego początku te ściany, cała posiadłość w rękach jednej rodziny, państwa Mujo. Tutaj organizuje się lekcje gotowania. Za chwilę pojawi się tu tłum, tam już są precyzyjnie przygotowane fartuszki, które goście będą wkładać. To jest no właśnie takie podejście, jakie trzeba mieć do miejscowej gastronomii. No zobaczcie, zamówiliśmy dość skromnie, bo czeka na nas w domu obiad, ale to jest niemal wszystko domowe, niemal albo w ogóle wszystko, no bo tak, dostaliśmy najpierw poczęstunek, czyli domowy destylat aromatyzowany chlebem świętojańskim, czyli rogacza, do tego tutejsze suszone figi i tutejsze migdały. To było aperitivo. No i przekąska zimna. Zacznijmy od płyty mięs, deski, gdyż ta kiełbasa
tutejsza kiełbasa wiele razy była wyróżniana, na ścianach są dyplomy. Suszona, zobaczcie jakie piękne kawałki słoniny, tutaj filuternie się do nas i zalotnie uśmiechają. To jest to. Obok bekon, boczek, panceta. Niegotowana, surowa, w tym sensie, że wędzona i dojrzewająca, suszona. Ona jest tu. To jest ajwar, również domowy, gruby stopień zmielenia, pomidory i bakłażany. No i tutaj dwa inne rodzaje dojrzewających wędlin. To jest mianowicie karkówka wieprzowa, a to jest wieprzowy schab. Sery, również stąd. Miękkie, owcze i kozie. Suszone lokalne pomidory. Jak już mówimy o pomidorach, to tu mamy pomidory z krzaka razem z bazylią z ogródka. Tu mamy lokalną oliwę, czyli oliwę robioną przez właścicieli. O, to będzie dobre. I jeszcze jeden ser, tym razem krowi. On jest tutaj, w takich kosteczkach, bo to jest dojrzewający ser, wiekowy, w przeciwieństwie do tych młodych. Domowe oliwki, no to jest tapenada z zielonych oliwek, a to jest skuta. Skuta, czyli taki ser jak ricotta, kolor zawdzięcza miejscowej ostrej papryce. Tu mam pieczywo, no i mam jeszcze wino. Jakie szczepy są tutaj najważniejsze, jeśli chodzi o białe wino w konawle? No przede wszystkim malwazja, dubrowaczka malwazja. To jest kupaż dwóch szczepów. Malwazja to podstawa, do tego jeszcze maraschtina, również szczep miejscowy. Świetne. Zaczynamy od koleżanki dyplomowanej. A. No, powiem wam, jakbym taką kiełbasę sam był w stanie zrobić, to również chwaliłbym się tym na większą skalę. Obłędna. Ser, dobra, też go, ale już sobie na talerzu potraktuję odrobiną oliwy, bo to jest najczystszy, o, teraz w dodatku widzicie kolor, bo to jest najczystszy smak Śródziemnomorza. Kolor oliwy nie jest bardzo dominująco ciemny, ale jak się przeprowadza testy oliwy, to się okleja naczynia, gdyż kolor nie jest żadną podpowiedzią. Podpowiedzią jest zapach i podpowiedzią jest smak. Moi drodzy, konawle, nie przejeżdżajcie przez ten region, tylko zatrzymajcie się. Wspaniałe, cudowne, żyjące tradycją miejsce.